każdego artysty nosi znamiona czasów, w jakich żyje i tworzy. Niezwykle sugestywna wizja Polski w epoce komunizmu uderza w malarstwie Danuty Romanu-Urbanowicz. Jest to tym bardziej zdumiewające, że była samoukiem. Zaczęła malować w ostatniej fazie swego tragicznego życia, mając lat 40. Talent pozwolił jej zamienić aktorstwo na malarstwo. W fascynujących obrazach ożywają tajemnicze postacie, tematy z teatru, dramatu. Symboliczny splot rzeczywistości i wyobraźni. Jest w jej obrazach drwina i gorycz. Przejmujące wizje zrodzone z bezsensu, w poczuciu bezsilności. W swej ostatecznej ucieczce od koszmarnej rzeczywistości Danuta Urbanowicz kreuje siebie na spadkobierczyni tronu polskiego. Księżniczkę z rodu Jagiellonów. W tle jej autoportretu Pałac Kultury i Sztuki, symbol chorej epoki komunizmu. Nie patrzcie na mnie, żem jest śniada, bo mnie opaliło słońce. Jagody mego lica klejnotami ozdobione, a szyja łańcuchami. Wargi moje jako sznur karmazynowy, skronie między kędzierzami jako sztuka jabłka granatowego. Szyja jako wieża Dawidowa. Piersi jako twoje bliźniąt sarnich, które się pasą między liliami. Przyłóżcie mnie jako pieczęć na serce, jako sygnet do ramienia, albowiem miłość mocna jest jako śmierć, twarda jak grób zawistna miłość. Węgle jej jako węgle ogniste, jako płomień gwałtowny. Wody wielkie nie mogłyby zgasić tej miłości, ani rzeki zatopić. Danuta Romana Urbanowicz, aktorka i malarka. Jej miłość do teatru zaborcza była i nienasycona. Po raz pierwszy spotkałam Danutę w Londynie na kartkach książki Dzitwa, którą redagowałam dla Polskiej Fundacji Kulturalnej. Było to 3 lata po jej śmierci. Pełną historię życia Danuty odnalazłam w jej obrazach i w tym, co po niej pozostało w pamięci innych. Urodziła się w Wilnie w roku 1926. Teatr zawsze ją fascynował. Brat Danuty Ryszard wspomina, że od najwcześniejszego dzieciństwa bawiła się w teatr. Kiedyś przebrał ją za żebraczkę, wymyślili jakąś bajeczkę i usadowili się kilka ulic od domu. Danuta prosiła przechodniów o wsparcie, a Rysiek za uzbierane grosze kupował cukierki. Z czasów wojny Rysiek zapamiętał, jak Danuta sprzedała buty ojca, żeby kupić sobie perfumy. Wileńska koleżanka Danuty mówiła o niej, że była księżycowa, wyniosła, niedbale ubrana. W roku 1949 kończy z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Teatralną i od razu zaczyna pracę w stołecznych teatrach. 2 lata później wychodzi za mąż. Włodzimierz starszy był od niej o wiele lat. Ekscentryczny, filozof z wykształcenia. Myślała, że będzie miała opiekuna. Tymczasem Włodzimierz zawiódł ją bardzo. Nie pracował, całymi dniami stawiał pasjanse. Mówił, że tyle chamstwa dookoła, że nie można wychodzić na ulicy. Na swój sposób Danutę kochał, bo kiedy go wyrzuciła, zszedł się z jakąś kobietą, ale ciągle przychodził do Danuty i mówił, że tamtej nie lubi. Danuta miała piękny uśmiech. Urzekała nim ludzi.
ale pod tą maską był chłód i nieufność. Kochana panno Danko, najmocniej przepraszamy za ten zbyt może śmiały zwrot, ale po tych dwóch piosenkach stała się nam pani naprawdę bardzo, bardzo kochaną. Jesteśmy oczarowane pani milutką buźką i cudownym głosem i naprawdę nie żałujemy, że zjałyśmy z lekcji, choć matura siedzi nam na karku. Proszę wybaczyć sztubacki styl i list pisany tak ad hoc na kolanie, ale chyba to jest najlepszym dowodem, że zachwyt nad pani śliczną osobą jest szczery. Cieszymy się, że przyjechała pani do Ostródy, a jeszcze więcej byłybyśmy uradowane, gdyby częściej nas pani odwiedzała. Zasyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy uznania. Uczennice Wieczornego Gimnazjum w Ostródzie, Irka, Hanka, Zofia. Wszyscy jak my, objęci w pół, w kadrylu zaczarowanych kół. Naokoło moje wszystkie koleżanki, studentki, panienki, Wiśki, Ziutki, Władzie, Gienie, Franie, Jadzie, Helenki, Irenki, przy nich Józek, Janek, Staszek, Poldek, Franek, mundury, figury, wężem naokoło, ach jak mi wesoło, wiatr mi wieje w oczy, mróz mi chłodzi czoło. Nic nas nie zatrzyma, wszystko przed oczyma, w brylantach, w diamentach, lód się błyszczy śliwko, a na lodzie wszystko w kolendrach, w zakrętach. Siwy mnie mój miły, trzymaj stanej siły, puścisz mnie za chwilę, krok od razu zmylę i bez twojej pomocy w lot polecę, w lot zniknę na zawsze już. Danuta miała piękny głos. Rodzina uważała, że powinna zostać śpiewaczką. A jaką była aktorką? Wierzyła w posłannictwo sztuki, w niezwykłą rolę poezji. Miała w sobie ogromny entuzjazm graniczący z patosem. Oto co pisała o sztuce aktorskiej. Aktorska twórczość musi pozostawać w stałym konflikcie z samym aktorem. Poezja to znakomity pokarm dla aktora. Dostarcza mu pełni wzruszeń, doznań, rozwija potrzebny ładunek emocjonalny. Dlatego pracowałam długo i wytrwale nad wielką improwizacją Mickiewicza, nad szekspirowskim monologiem Hamleta, choć uważa się niesłusznie, że dzieła te mogą być interpretowane jedynie przez mężczyznę. Być albo nie być, oto jest pytanie. Umrzeć, zasnąć i nic więcej. Któż gorąco nie pragnąłby takiego końca? Umrzeć, zasnąć, a może marzyć. Danuta była skryta, zamknięta w sobie, jakby oddzielał ją od innych mur. Nie potrzebowała ludzi. Teatr był dla niej wszystkim. Jeśli skusi cię otchłań topieli, czy straszliwy szczyt zwieszony w przepaść skały, lub inny kształt przybrawszy równie straszną formę, rozum twój zmąci? O, los mój potężnym woła mnie głosem i czyni każdą najdrobniejszą żyłkę mojego ciała tak potężną, jak lwa niebieskiego ścięgna. Zaczęła słyszeć głosy. Wielu z nas słyszy jakieś głosy.
straszliwy szum morza w górze. Jak w moich oczach straszny widok śmierci. Widziałam we śnie tysiące smutnych wraków. Ryby tuczone tysiącem topielców. Kotwice, sztaby złota, stosy pereł. Drogi klejnotów, bezsennych kamieni porozrzucanych na dnie oceanu. Jedne leżały w czaszkach zmarłych ludzi. To jam, co niegdyś oczu były mieszkaniem. Jak na szyderstwo wpadły jasne perły. Patrząc miłośnie na mój dna przepaści. Lub z rozproszonych śmiejąc się piszczel. Niebo i ziemia szalały tej nocy. Lwica tej nocy poroniła młode. Groby stanęły otworem i z głębi podziemnych ciemnic wyrzuciły zmarłych. Widma snuły się środkiem ulic, hucząc i kwiląc. Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią. Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Ze wszystkich dziwów, o których słyszałam, to mi się zdaje być najosobliwszym, że ludzie boją się śmierci. I że szemrzą na to, że ona, będąc nieuchronną, musi przyjść kiedyś. I wtedy wydarzyło się coś, co pchnęło ją w obłęd. Być może księżyc zbyt zbliżył się do ziemi, a to szaleńców z ludzi czyni. Danuta Urbanowicz i Nina Andrycz spotkały się na scenie w sztuce Schillera. Ja mam władzę, okrutną władzę i nie waż się wchodzić mi w drogę. O pani, pani niezdolna dręczyć dziewczyny, która skrzywdziła panią tylko tym, że czuje tak jak pani. Twoje młode, kwitnące ciało zwiędnie i rozsypie się w proch. Zapamiętaj to sobie. Zniszczyć cudze szczęście to także szczęście. Z sokołów dwóch, który pofrunie wyżej? Z dwóch psów, który w ofiarę głębiej wbije kły? Z ostrzy dwóch, którego hart jest trwalszy? Naciski wielkiej Niny Andrycz, żony ówczesnego premiera i dygnitarza partyjnego, Józefa Cyrankiewicza, unicestwiły karierę Danuty. Były do siebie bardzo podobne, tylko że Danuta młodsza i niektórzy mówili, że piękniejsza. Musiała opuścić teatr i od tej pory nie występowała na scenach warszawskich, tylko na prowincji. Urbanowicz chciała jednak wrócić do Warszawy. Chciała grać w stolicy. Domagała się sprawiedliwości. Pisała listy i zażalenia do ministerstw. Udało się jej w końcu uzyskać osobiste spotkanie z premierem Cyrankiewiczem. Jest tylko kobietą. Może być przeto zwodzona. Jest tylko kobietą, może być uwiedziona. I w ukryciu dla lubieżnej chuci użyta. Cyrankiewicz przyjął Danutę w Urzędzie Rady Ministrów. Z jej zwierzeń wynika, że następne spotkania odbyły się w prywatnym mieszkaniu premiera. Czy w ten sposób chciała zatriumfować nad rywalką, czy też kupić sobie powrót na scenę stołecznego teatru? Znajomość z premierem okazała się pomocna. Urbanowicz otrzymała angaż do warszawskiego teatru, ale nie na długo. Napisała wtedy list do Cyrankiewicza. Drogi Józeczku, nie mogę się do ciebie dostać. Mur sekretarek. Ponieważ miałam szczęście, że życzliwie zajmowałeś się moją osobą, muszę ci w obecnej chwili tą drogą przekazać, że dzieje się coś złego. Etat jest. Reżyserzy chcą mnie obsadzać, ale istnieje zakaz. Czy władza pani Niny ma przekreślić moje prawo do pracy? Czy musi mieć satysfakcję, że dla kaprysu niszczy mi życie? Listem podała Danutę Cyrankiewiczowi w bukiecie kwiatów w czasie pochodu pierwszomajowego. Nie dostała odpowiedzi. Danuta nie była w stanie wyrzec się swej wymarzonej kariery scenicznej. Zaślepiona nie rozumiała, że Cyrankiewicz
Doświadczony, przebiegły polityk nie może pozwolić, by na jego karierę rzuciły cień banalne zarzuty upartej, ambitnej aktorki. Rywalizacja, tak w życiu, jak i w teatrze, staje się tragedią, gdy któraś ze stron traci poczucie swej realnej siły. Będę głosem rozdzierającym na świat krzyczeć, jakim człowiekiem podłym jesteś. I kto ci uwierzy? Moje nieskazitelne imię, mój autorytet przeciwko tobie świadczyć będzie. Moja władza, mój status w państwie tak twoje oskarżenie przeważy, że zdusisz się we własnych skargach. Mów co chcesz, moje kłamstwo przeważy twoją prawdę. Danuta Romana Urbanowicz wytoczyła proces Teatrowi Narodowemu, domagając się przywrócenia do pracy. Ministerstwo Kultury i Sztuki nakłaniało ją, by wycofała sprawę z sądu. Urbanowicz jednak uparcie żądała powrotu do teatru. Chodziła do urzędów i ministerstw. W Wydziale Prawnym Ministerstwa Kultury i Sztuki poprosiła o wgląd do akt. Usłyszała, że ich nie ma, choć leżały na biurku. Pochwyciła akta, próbowała uciec, ale urzędnik ją zatrzymał i akta odebrał. Zamknięta w pomieszczeniu, tłukła głową o ścianę, rozbijała szyby. Poranioną zawieziono do szpitala. Danuta nie dawała za wygraną. Parła naprzód do zguby. Puchły niteczki papierów, pisma, załączniki, odwołania od decyzji. Któregoś dnia znikła. Zaniepokojonej rodzinie dozorca domu wyjaśnił, że przyszło po nią paru cywilów. Została aresztowana. Uzasadnienie tymczasowego aresztu brzmiało następująco. Danuta Urbanowicz podejrzana jest o to, że w piśmie przesłanym do szeregu osób i instytucji w Warszawie w celu poniżenia w opinii publicznej i narażenia na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji państwowej pomówiła przewodniczącego Rady Ministrów, premiera Józefa Cyrankiewicza o nadużywanie władzy, kłamliwe przyrzeczenia i oszustwa. Danuta Romana Urbanowicz została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Sprawę zatuszowano, otrzymała renty i odszkodowanie pieniężne. Odszkodowanie przyznało jej Ministerstwo Kultury i Sztuki. Widzisz? Powiedz, jeżeli możesz bez języka mówić, kto obciął ci język i kto cię tak okaleczył. Napisz, wyjaw, jeśli możesz tymi kikutami pisać. Idź, poproś o wodę do odmycia rąk. Ona nie ma języka, żeby poprosić o wodę i nie ma rąk, aby je umyć. Zostawmy ją więc, niech w ciszy spaceruje. Po roku przymusowego leczenia wypuszczono ją ze szpitala. Zostało jej tylko jedno, ucieczka. Uciekła od rzeczywistości w wyimaginowany kosmos. I właśnie wtedy zaczęła malować. Biegała po mieście w poszukiwaniu farb, pędzli, podkładów, drewna do ram. Malowała dziesiątki obrazów, płócien, rozpiętych na pokojowej drabinie. Od tego czasu aż do śmierci będzie prowadzić swój proces, ale w najwyższych regionach. Teraz ona jest groźna. O wiele groźniejsza od przesłuchującego ją kiedyś prokuratora.
z kosmosem, porozumiewała się przez telefon, który był jednocześnie dalekopisem, przez spotykanych na ulicy ludzi stamtąd, przez szczególnego rodzaju znaki i sygnały. Kiedy dowiadywała się, że któryś z jej prześladowców nie żyje, uważała, że to ona wydała na niego wyrok. Wyroki rozpatrywał wielki kosmiczny restrygator. Każdy obraz coś znaczył w tej matni, w tej zbrodniczości wobec Danuty Romany. Swoje obserwacje notowała na obrazach i w dziesiątkę burlionów. Ten twórczy proces stał się sensem jej życia i trwał blisko 20 lat. Stała się ponadanatomiczną budową, którą poddawano eksperymentom. Tam, w kosmosie, spotykała przyjaciół, opiekunów, wielbicieli. Mieszkała sama w małym mieszkaniu na Marszałkowskiej z widokiem na Pałac Kultury. Kosmiczny wszechświat Danuty pełen był domysłości i splendoru. Przychodziła do niej międzygalaktyczna korespondencja, a oto jak ją odczytywała. Danuty Romany Urbanowicz, korony twórczej. Przepraszamy bardzo za opóźnione terminy w porozumieniu się w sprawie naukowo pewnej. Uzależnienie od terminów w jednolitości burzowej w planecie Glob, od przedstawicielstwa medyczno-anatomicznej budowy obywateli w presji, dziękujemy za współpracę i fenomenalną budowę. ...1982 rok. Noc. Rano. Świt. Trzy piórka białe. Gołębie. Puch. To nie zawsze było wspaniałe. Bywało też przerażające. Z kosmosu dochodziły sygnały złe, moce unicestwiające, przeciwstawne nakazy. Wtedy była groźna dla otoczenia. Bo rządziły nią siły, o których zwykli śmiertelnicy nie mają żadnego pojęcia. Wtedy nie było pobłażliwości. Wszystko świadczyło przeciwko wrogim siłom matni, zbrodniczości. I wtedy pozostawał tylko szpital psychiatryczny. Thank you.
udało. Wracała w kosmos i malowała. Teraz, na Ziemi, jej wyglądu nie pozazdrościłaby już żadna rywalka. Wielka, szara kobieta o niewidzących oczach. Nikogo nie dopuszczała do swojej twórczości. Malowała i chowała obrazy pod łóżko. Niekiedy tylko zezwalała zbliżyć się swojej bratowej Teresie, która się nią opiekowała. Czasami łaskawie dopuszczała ją do swoich tajemnic. Ale nie widząc oznak zrozumienia, zaniechała tego. Bo kiedy chciała się podzielić wspaniałym filmem pod powieką, który jej dano w kolorach, Teresa proponowała przynieść jej stary, czarno-biały telewizor. Albo zapytywała, czy ma jeszcze chleb, czy zostało kartofli. Właśnie wtedy, kiedy Danuta dostała zamówienie na wielki film Strategiat, główną rolę i podpisywała umowę z kosmosem. Wówczas to Danuta Romana odkryła, że pochodzi z rodu Jagiellonów. Jej znak rozpoznawczy – korona twórcza. Pewnego dnia przestała chodzić. Jakiś rodzaj zwyrodnienia stawów. Chorobą zamartwiała się Teresa, nie ona. Ona wiedziała, że to nie żadne zwyrodnienie. To wielki budowniczy anatomiczności rozpoczął przeprowadzanie eksperymentu. Ciało Danuty Romano poddane zostało próbom anatomiczności. Wbrew oporom i protestom, Teresa zawiozła ją do szpitala. W szpitalu zaziębiła się i zaczęła kasłać. Kasłały też inne chore, ale Danuta Romana wiedziała, że jej kaszel jest szczególny. Czy nie słyszysz, że ten kaszel jest inny? Głucha jesteś, nie słyszysz? Eksperyment złożoności anatomicznej w osobie Danuty Romany dobiegał końca. Nagle przy śniadaniu straciła przytomność. Aparatura wykazała zawał. Rano 15 marca 1989 roku umarła. Zostały po niej zwoje płócien i stosy zapisanych brulionów. W brulionach pełnych dziwnych wykresów, liczb, rysunków, szkieletów zapisywała swoje widzenia. Czaszka miała w sobie język i swego czasu umiała śpiewać. To już koniec. Nim opadnie w dół kurtyna, jeszcze tylko przypominam, duchy aktorami były. Wlotny powiew się zmieniły. Tak jak występ ten przeminie, wszystko kiedyś się rozpłynie. W bezruch, w pustkę, w nic spłowieją kuli ziemskiej wielkie dzieje. Tej wizji złudnej materia gdzieś w kosmosie rozproszona, tam gdzie maska i korona.
Z tej samej tkanki jesteśmy zrobieni, co nieuchwytne, senne marzenia. I sen nasz krótki żywot owija. I sen przychodzi, gdy życie przemija.